edycji konkursu Pieśni Patriotycznej pod hasłem Pieśń ujdzie cało. Witam Państwa w imieniu Pani Dyrektor Izy Sosnowicz-Ptak, Pana Andrzeja Doleckiego oraz swoim własnym dyrektora liceum ogólnokształcącego imienia Piotra Skargi w Pułtusku. Ujdzie cało była w 2008 roku pani magister Wanda Koniecka-Piękos. W ubiegłym roku liceum ogólnokształcące imieniu Piotra Skargi w Pułtusku oraz Koło Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało trzecią edycję tego konkursu. Dziś, z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, spotykamy się po raz czwarty po to, by wspólnym śpiewem wyrazić swój patriotyzm. Teraz ze swoim zespołem występował między innymi z Natalią Kukulską, Harmo Panaszek, z kabaretami moralnego. Imienia osób i zdarzeń ważnych dla naszej małej ojczyzny. Organizatorzy konkursu Pieśni Patriotycznej przyznali panu tytuł Strażnika Pamięci Historycznej Powiatu Pułtuskiego. Niebezpiecznych zakrętów nie czekamy.
się przelało łez. Lecz wracali tu z orkiestrą. Matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli ludzi. Wyników jury, ale pozwoliłem sobie ufundować drobną nagrodę dla, myślę, że dla najmłodszego z uczestników, ale solistów, którzy byli na tej scenie, raz chyba w zespole, a później samodzielnie, takiego oficera z Pniewa, jak dobrze pamiętam. Proszę Państwa, jury w składzie, który Państwo tu widzicie, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i po potwornej awanturze, ustaliło następujący werdykt. Maria Piwowarek, Patrycja Winniak i Joanna Kostro-Lechowska. Szanowni Państwo, zarówno w kategorii szkół gimnazjalnych, jak i... Powiedziałem, Gimnazjum Obryte. To miejsce trzecie. Kinga Kisiel. I wreszcie, proszę Państwa, miejsce pierwsze w tej kategorii. Kamil Przewłocki. W świeżej na tym przeglądzie, za siłę patriotycznego wyrazu, nagrodę otrzymuje chór zespołu szkół im. Armii Krajowej w Pniewie. Gdzie jest chór? Lub też przedstawiciel tego chóru. Chór jest duży. Na chórze. Chór jest na chórze, to... Nagrodę dla zwycięskiego chóru, nagrodzonego chóru ufundował Zarząd Powiatu w Pułtusku. Jest to talon na kwotę 300 zł do realizacji przez... Wierzyła Karolina Ambroziak. Jest, idzie. Tutaj jest taki tłum, proszę pana, proszę państwa, na scenie, że długo więcej będzie na scenie niż na widowni. Marta Gąsiorowska za wyjątkową odwagę i urodę. Bonisławski i Sara Smolińska. I wreszcie pierwsze wyróżnienie w tej kategorii, Klaudia Tybuchowska. Klaudia. I proszę Państwa, trzecie miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, Justyna Rutkowska. Miejsce drugie w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, Ewelina Wroblewska. Słabiutko z tymi brawami, słabiutko. I wreszcie, proszę Państwa, pierwsze miejsce w tej kategorii, Malwina Pawlewicz. Jury zwraca uwagę za zaangażowanie śpiewającej młodzieży, wysoki poziom artystyczny i wokalny oraz urodę uczestniczek. Dziękuję bardzo. Adama Zaręby, który tutaj startował poza konkursem, ale jest to nagroda ufundowana przez cichych wielbicieli, więc... I proszę Państwa, jeszcze
jedna nagroda specjalna, mianowicie dla chóru ze szkoły numer 2 na Popławach za pieśń kresową za wielką wodą. Także korzystając z okazji, poproszę panią dyrektor Gościnnego Miejskiego Domu Kultury o wręczenie symbolicznej książki. Osobą, która zechciała wesprzeć sekcję 13 Pułku Piechoty, jest znany darczyńca wszystkim tutaj obecnym, pan Andrzej Grabowski. Pod nieobecność zostałem poproszony, aby tę szablę w jego imieniu przekazał pierwszy prezes, założyciel Koła Piłsudczyków w Pułtusku, pan Zdzisław Pieńko. Bardzo prosimy, panie Zdzisławie, o przekazanie daru. Żeby nie było, że tylko mężczyźni, ponieważ modny jest ostatnio parytet, w związku z powyższym pozwolę sobie odczytać jeszcze jedną niespodziankę. W uznaniu zasług w kształtowaniu postaw obywatelskich za współorganizację konkursu pieśni patriotycznej Pieśń Ujdzie Cało na wniosek Koła w Pułtusku Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, rozpatrzony przez kapitułę honorowej odznaki organizacyjnej Zarządu Krajowego Związku, nadał pani Barbarze Meredyk honorową odznakę organizacyjną za zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Podziękować wszystkim uczestnikom wspaniałym, którzy dali nam dzisiaj wspaniałą dawkę uczuć patriotycznych, ale i przeżyć artystycznych. Dziękuję bardzo osobom, które włożyły ogromny trud w przygotowanie wszystkich uczestników, bo przecież bez tych osób